gonga. No, gonga mojego. Tylko musisz tak trzymać. No to, też. No to gągniemy sobie. Agnieszka wybrała misę. W zasadzie nie jeszcze na zakończenie warsztatu, bo jeszcze nam zostało czytanie z kronik Akaszy. Zostało nam jeszcze omówienie obrazów, które się pojawiły. Nie wiem, kochani, jak nas widać, bo my tutaj mamy bardzo kameralnie pozapalone wszystkie światła, jakie tylko były możliwe do zapalenia, a wrażenie jest takiej bardzo, bardzo ciemnego obrazu. Ale to nic. Kochani, a w zasadzie od piątku, od popołudnia, trzymaj, chyba może jeszcze bąbniesz nie raz, tak? No potrzymaj. Potrzymaj. Od piątku popołudnia w zasadzie, a rozpoczęły się warsztaty, które noszą tytuł Akasza, przekaz w obrazie. I na tych warsztatach pojawiła się Agnieszka z oddalonego ode mnie 600 km Monachium. Arianka, jak obiecała, tak jest, bo czeka na krzyk. Cześć, Arianko. Aha. Cześć, kochana. Taka atrakcja będzie dzisiaj. Bardzo dobrze, dziękuję Ci bardzo. A gong też słychać? Miskę? Taka właśnie energia serca, coś nam rozbłysło tutaj. No widziałaś teraz coś tak bardzo rozbłysło. Widać i słychać bardzo dobrze. No dziękujemy, kochana. I tak właśnie, tak jak powiedziałam na samiutkim początku, zostało nam jeszcze jedno czytanie z pola, jeszcze jedno popatrzenie bardzo głęboko dotyczące, będziemy pytać o całokształt, który się tutaj wydarzył i który się dalej wydarza, bo to jeszcze nie jest koniec. Ale ja chciałabym dzisiaj oddać głos naprawdę Agnieszce, żeby to ona dzisiaj powiedziała, żeby opowiedziała, co się w niej zadziało, z czym tutaj przyjechała i co jest. Ja oczywiście odezwę się, bo wiecie, że jestem gaduła i to nie ma tak, że się nie odzywam. Ale chciałabym, żeby Agnieszka opowiedziała to, co się wydarzyło w niej, z czym tutaj jechała, jak to przeżyła, jak tworzyła obrazy, które mówi, że są jej, ale nie jej. O właśnie. Ten drugi obraz dzisiejszy, bo wczorajszy widzieliście. Ten drugi obraz wygląda tak. Mamy takiego ptaszka. Tak, i on się świeci bardzo, bo Agnieszka zażyczyła sobie, kochani, fiksatywę błyszczącą. Nie. Bo ja też już błyszczę, wiecie. Tak, ona błyszczy i zażyczyła sobie fiksatywę właśnie taką błyszczącą. I trudno mi jest tutaj, kiedy pali się lampa. Zacznę, tak ma serce wokół nawet, jak widzisz. Tak. Zabawne, bo tak. To tylko wszystko o miłości, wiecie. Tak, ale tak wygląda ten obraz, który powstał dzisiaj. Obraz z przekazu. Jak doszło do powstania tego obrazu, to Agnieszka wam opowie sama, bo myślę, że to chodzi, żeby ona przekazała swoją emocję, nie moją. Moich było niemało, ale jeszcze... Ze mną było niemało emocji. Ten drugi, możesz ten drugi dać? No, obraz. Daję Ci, kochana, proszę bardzo. I też go dzisiaj poprosiła, żeby fiksnąć, kochani, na błyszczący, więc też będzie się odbijał takim blaskiem. No właśnie tak zrobię, może będzie Agniesia, chodź tutaj do środka. Tak wyglądają, witaj Małgosiu, pięknie i witam naszego dzisiejszego, cudnie wyglądacie i cudownie Was widzieć, gościa chyba Agniesia, tak miało być. To są właśnie te dwie prace, które zostały wykonane przez Agnieszkę. No i oddaję Tobie ten głos. No bo tak wzdycham, wiecie. Czuję się bardzo dobrze, więc... chciałam Wam powiedzieć, jak to było w ogóle z tym, że tutaj się znalazłam. A więc Małgosię już znam od jakiegoś czasu i wiem, że ona inne warsztaty robi. Teraz z tymi warsztatami jest taka nowość. Ja ogólnie też jestem taką duszą artystyczną. I tak mnie jakoś pociągnęło, że ja właśnie chcę jechać do Małgosi właśnie na te warsztaty z tym właśnie z tym malowaniem. Jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co mnie czeka, po prostu mnie tak pociągnęło moje wnętrze. No i ja tu przyjechałam i z moimi miskami, bo zawsze je mam ze sobą, miski, moje olejki eteryczne zawsze biorę ze sobą w podróż, bo nigdy nie wiadomo.
co się komu przyda. Dzisiaj robiliśmy koncercik w południe, taki mini, bo akurat tak popłynęło. A więc w ogóle rozmawiając z moją przyjaciółką przed warsztatami, powiedziałam, że ja się wyłączam na 2 dni, mnie tutaj nie będzie, ja będę sama ze sobą, w ciszy, będę transformować moje rzeczy, moje różne, jakby powiedzieć, moje różne doświadczenia, przeżycia, traumy i w ogóle. I się okazało, ja tu jestem bardzo dużo w tym internecie, na wizji i w ogóle, więc to jest takie moje, no ta moja też transformacja, można między innymi powiedzieć. Każda tak? strefa komfortu została przekroczona. Tak, tak. I to, że też właśnie tutaj teraz mówię, powiem, że w lekkości, powiem Wam, że byłam bardzo zblokowana, jeśli chodzi o czakrę tutaj gardła, aż już jak właśnie jechałam do Małgosi, uświadomiłam sobie, że ja mam takie aż szczęko-ścisk. Tak, szczęko-ścisk, że nawet nie było mi to tak świadome. Dopiero jak jechałam, to sobie mówię, jejku, mówię, co ja tutaj robię? Wiecie, to wszystko było po prostu tak bardzo poblokowane. I teraz właśnie, niebieski to takie z tym niebieskim, wczoraj jak malowałam obraz, kawałek niebieskiego, tutaj kawałek niebieskiego, co jest na tym obrazie, jak malowałam, po prostu wywierał na mnie tyle różnych emocji, takiego, nie mogłam tego strawić, w ogóle tak, no nie wiem, działał na mnie jak płachta na byka wręcz, nie? Więc się musiałam tak oswoić, na koniec się okazało tutaj też wczoraj, jak widziałyście live'a naszego, że widzę tutaj taką twarz, kobietę. Ja to pokażę. Więc to też właśnie takie ciekawe. W ogóle te obrazy wyszły takie jakby, no malowałam ja, ale nie ja. Takie w przepływie czegoś. Nie wiem, to chyba trzeba samemu doświadczyć. Moje obrazy... Aha, właśnie, bo jak tutaj czytaliśmy te kroniki Alkaszy, to też było dla mnie coś nowego, tego nie znałam. W sumie wszystko było taką wielką niespodzianką. Więc jak czytałyśmy tutaj te kroniki Arkaszy, więc wszystko się jakby dzisiaj, kochani, zlewało. Dzisiaj w ogóle były bardzo... Wczoraj były też bardzo ciekawe, to znaczy wczoraj były ciekawe odczyty, ale dzisiaj ha. Ten odczyt jeden, który przyszedł w pewnym momencie tego mojego odczytywania, czyli tego zapisywania, pojawiło się słowo. Ja je napisałam, dla mnie totalnie, totalnie abstrakcyjne słowo, które pomyślałam sobie później, jak skończyłam już pisać, co może oznaczać słowo sub-o-lok, po prostu. Sub-o. No takie słowo, które dla mnie nie miało żadnego znaczenia, ale już mając wprawę w pisaniu i w zapisywaniu słów, które się pojawiają po prostu ni stąd, ni zowąd, które pojawiają się jako totalna zagadka do rozwiązania, zdałam sobie sprawę, że znajdziemy odpowiedź, że znajdziemy odpowiedź. I w momencie, kiedy ona skończyła czytać, kiedy ja skończyłam czytać, ja wpisałam to słowo w internet i pojawiło się 5 fraz, pojawiło się 5 zdań, które brzmiały tak. Proszę. Myślę o tobie w okresie kwitnięcia wiśni. Drugi. Przekonania strażnika. Co to było? Bariery strażnika? Nie, maniery. Maniery strażnika. Księgowy mózg. Ciemny, niebieski. Oczywiście pojawiła się też miłość, zapach, zmysły nasze, dźwięk się pojawił. Co jeszcze się pojawiło? To ten słuch, tak? Dobrze, no, słyszymy, no, tak. Ale teraz... I teraz, no, tutaj właśnie ten ciemny niebieski. Zobacz. Ciemny niebieski, który co? Mów, ja nie będę mówić. Aha, i tak, w ogóle jak, no, na początku nie wiedziałam, co ja będę malować, nie? To tak, wiecie, siadasz najpierw. Czułam, że potrzebuję niebieskiego, którego wczoraj nie potrzebowałam w ogóle. Więc dzisiaj przyszedł ten niebieski i stwierdziłam, że mam ochotę coś na niebiesko namalować. I dzisiaj właśnie tutaj z Gosią też sobie pozwoliłam na krzyk. Wow! Wow! Wow, pozwoliłam na takie uwolnienie, na więc to taki jest właśnie, myślę, że taki czyli symbol. Czyli kochani, ja spełniłam swoją rolę jako ten duchowy prowadzacz, który wziął ją za rękę i
namawiał od piątku, od popołudnia na to, na żeby... krzyknięcie? Tak. Żeby czyli takie przysłowiowe krzyknięcie. Żeby krzyknęła, bo żeby móc postawić... Cokolwiek. Jakąś granicę w naszym życiu. Nie pozwolić, żeby ktoś deptał to, co jest nasze, to trzeba się odezwać. Trzeba tą kreację tutaj stąd wyrzucić, tak jak mówiłam wczoraj, tego kłaczka, tego, co kot tutaj ma, tego kłaczka, który powoduje, że nie możemy mówić, że się krztusimy, że się dławimy. No tak, aż no też, tutaj ja po prostu też wszystko czułam. W ogóle w ciele się dało odczuć to takie spięcie, zresztą sama widziałaś, czułaś i w ogóle. Więc jest naprawdę super. Bardzo takie ciekawe doświadczenie, jeżeli... Ale też bardzo energetycznie wyczerpujące, jeżeli chodzi o... Ale i uwalniające bardzo. Powiem, że całkiem inaczej się czuję. Nie, czuję, jakby ta blokada znikła, tak? Tak? Nie, to w wierzę. Ogóle. No tak, w ogóle. Wierzę, wierzę. Tak, w wierzę. Ogóle czuję się jakoś tak inaczej, o, powiem. A jakbyś to nazwała? Nie wiem, tego spięcia nie mam w ciele, gdzieś tam tutaj tej blokady, w ogóle tego, te szczęki mi się poluzowały. I w ogóle to, że tutaj występuje, to już w ogóle jest fenomen. Wiecie, co się wydarzyło wczoraj? Wczoraj mówi tak, będę rzygać. Miała odrów totalnie taki, po tym live'ie, który był takim długim. Ona mówi, to co ja tutaj przeżyłam z tobą, to co przeżywam, no i dzisiaj tak mówi też, to co przeżywam, to wyjście, te gongi, które dzisiaj koncert zrobiła w południe, to mówienie do kamery, to, że to w ogóle nie moje. Że śmieje się sama ze sobą, sama do siebie, że zapewniała wszystkich, że będzie sama i w ciszy, a tutaj nagle jest na piedestale, jest jako pierwsza, jedyna, jest w każdej relacji, jest w jednym, drugim, trzecim, czwartym. Takie wyzwanie niesamowite. Kochani, dla mnie. Wiecie, ja robię jednego live'a i jest okej, chyba że mamy jakąś, że mamy taki naprawdę przypływ tego, że robię tych live'ów troszeczkę więcej, ale to, co się zadziało tutaj, to przychodziło po prostu z pola, to przychodziło tak całkiem chyba naturalnie. Tak miało się zadziać. Tak naturalnie przychodziło, naprawdę naturalnie. Tak, no mieliśmy kupę zabawy przy tym tak naprawdę. Bo ona mówi... Była praca, ale też miałyśmy... Agnieszka... Była to też taka lekkość i zabawa. Trochę. Agnieszka mówi nie, ale mimo wszystko dusza mówi tak. Tak, 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 bo gdyby rzeczywiście było stanowcze nie, to tego live'a czy tego koncertu dzisiaj z gongami odstawiła gong. Miseczkę. Dla mnie gong. Dla mnie gong odstawiła. I co jeszcze? Na temat twórczości. To, co się dzieje przy pracy. Może o tym trochę. Może o tym, co się dzieje w momencie, kiedy zaczynasz tworzyć, kiedy bierzesz ten pędzel. Ten tak. Start. Co tu miało być dzisiaj? No moje uwolnienie, powiedzmy, tak? Tego mojego głosu. Co myślałaś? Co namalujesz? Jakie miałaś dylematy? Najpierw to się pojawiła kuleczka. No mówię, no dobra, no to kuleczka. No i później miałam dylemat. Motyl z tymi pięknymi skrzydłami. Czy ten ptak z tym takim właśnie piszczącym dziobkiem tutaj nam się trafił akurat. I mówię tak, ptak, ptak. No i tak powstał ten ptak w kolorze niebieskim, różnych odcieniu, więc to taki w ogóle jakby nie mój kolor, ale już mój. Sposób chodzi mi, żebyś powiedziała o sposobie namalowania. Co dzieje się z ręką? Że aha, że tak. Nie tak, jak ty malujesz. Tak, ja trochę inaczej maluję, znaczy inny mam taki styl w ogóle to jest, no przeżyłam coś w ogóle innego, tak? Cześć, takiego Gatko. Nieznanego dla mnie. Takie miałam wrażenie, że maluję ja, ale nie ja. Więc to takie ciekawe doświadczenie. Ona, kochani, przygląda się tym obrazom. Mówi, Boże, nie moje. O właśnie, tak, ja tutaj chodzę, tak, ona... to chyba nie mój obraz. Ja mówię, ja sobie muszę z nim pobyć, popatrzeć, zobaczyć. Małgosia mówi, ale fajne, zajebiste. A ja mówię, no wiesz co, nie wiem, chyba muszę jeszcze popatrzeć. Chyba to nie mój, ale mój. A więc mamy tutaj też trochę zabawy. No więc, jeżeli ktoś by takie coś chciał przeżyć, to naprawdę polecam. Chyba bym mogła co tydzień Małgosi być, gdybym tylko mogła. Żeby nie było tak daleko. Żeby nie było tak daleko. Gdyby można było chociażby nawet takie, wiecie, jednodniowe, z jednym małym uwolnieniem,
to też jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe człowiek doświadczenie. Człowiek czuje się bardzo też zaopiekowany. Piżamie. Na luzie. Piżamie. Ja cały czas mówiłam, że ja się czuję tu jak królowa. Obiad naprawdę. Obiad, kawka, naprawdę przecudownie. Chyba nie zapomnę tego warsztatu. I dobrze. Tak ma być. Nie no i kto wie, może jeszcze przyjadę na jakiś, bo nie to było. Ja lubię malować. Lubię. W pewnym momencie życia przestałam malować. Jeżeli ktoś się ciebie zapyta, a Kasia, przekaz w obrazie. Jadę nauczyć się malować. Co ty na to? Jadę. No nie. Chodzi o to, żebyś powiedziała teraz już po tych. No praktycznie 2,5 dnia doświadczeniach, nie? No to tak jest. Po tych przeżyciach. Czy tu się uczysz malować, czy tu płynie? To płynie z tego pola. Można powiedzieć, że to ta dusza twoja to tworzy. Ta twoja ręka. Patrzcie. Przystawiasz po prostu pędzel i to po prostu patrzajcie płynie. I podziwiajcie. I jak myślę, jest stworzyła dwa piękne obrazy. Chyba każdy może tego doświadczyć. Ja w ogóle bym tego tak nie namalowała, wiecie. No przecież nie ja to malowałam. No tak, ja nie troszeczkę malowałam. Że nie malowałam. Troszeczkę i tam, wiecie, dołożyłam tej mojej ręki. Ale to było tak. Kazałam. Poprosiłam, żeby wzięła kredkę. Bo wiecie, trudno jest wziąć kredkę i pociągnąć. Ona mówi, a jak ja namaluję tego ptaka? Ja mówię, bardzo prosto. Tak wzięłam palec i mówię, patrz. Pach, głowa. Pach, skrzydełko. Pach, brzuszek. Taki, wiecie, wypasiony. Taki z tym wibrującym. On ma tutaj, zobaczcie, jak on tutaj śpiewa, jak on wydala z siebie to wibrujące kurcze R, takie wibrujące. Jak uwalnia, jak pokazuje, że ta kreacja jest piękna. Ten trel, który... No ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem tego, co się zadziało i tego, co tutaj powstało. I to jest, jeszcze Wam powiem, żeby ciekawie było, bo moje ptaki wszystkie patrzyły cały czas w prawo. Poczekaj, to będzie w moje prawo, a ten ptak patrzy w lewo. I mi się tak marzył ptak na lewo, tą głowę, że w końcu ma skierowany w drugim kierunku. Nie w tamtym, tylko w tym. Zobaczcie, wszystko przychodzi. Wszystko przychodzi. Wszystko przychodzi. Ale teraz wiesz, że wszyscy czekają na jedną rzecz. Mamy krzyk. Nie powiem, zatkajcie uszy, bo będę krzyczała. To nie chodzi o to, tylko ja jestem bardzo zadowolona, że ta transformacja, która pojawiła się znienacka, powiedzmy, niech tak myśli jak chce, bo się nic znienacka i bez przyczyny nie pojawia, która się pojawiła w piątek po południu, że tak naprawdę zostało zrealizowane to, co miało polecieć dla niej. Nie dla mnie też oczywiście, dla mnie też, ale dla niej. To, co się pojawiło przy pierwszym czytaniu, przy pierwszych obrazach, pojawił się zupełnie inny kierunek, inna droga. Coraz więcej tego mruczenia było, coraz więcej śpiewania. Dzisiaj było też już takie bardziej operowe, tak, takie głośne mruczenie przy malowaniu. Ja w kuchni robiąc obiad, a ona tutaj... malując obraz i po tych gongach uwolniła swoje gardło, uwolniła tak naprawdę głos, uwolniła. No tak, no myślę, że wszystko razem tak zadziałało pięknie, tak. Więc jeżeli byście chcieli doświadczyć takiego krzyku, to zapraszam. Poszło. Zrobiłam to! Poszło. O rany. Patrzcie, nie? W momencie, kiedy się jest gotowym, to naprawdę sama mnie teraz zaskoczyła, bo myślałam, że tego nie zrobi. To cię zaskoczyła. Teraz mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie, bo ona mówi, zrobię na live. Ale wiecie, jak to cieszy, jak to raduje, że nie idzie na marne transformacja, że jeżeli jest się gotowym na to, żeby cokolwiek puścić i żeby pozwolić, żeby ręka... Naprawdę serce jest w tym ptaku w oku. Zobacz, Małgosia. A tu mamy słowo miłość też. Zobaczcie, no ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego uwolnionego ptaka. A ja sobie jeszcze popatrzę na niego. Tego uwolnionego głosu, który tutaj, ja nie wiem, kurczę, tutaj przez to właśnie świetnie. Widzicie?
jak się uwalnia to wszystko, jak te struny głosowe są aż pomarańczowe od tego, aż pomarańczowe od czego? Od tego uwolnienia. I zobaczcie, wybrała kolor nie czerwony, tylko pomarańczowy. Pomarańczowa, druga czakra. No tak. Czakra seksualna. Wczoraj było bardzo dużo o uwalnianiu seksualnym. A dzisiaj jest ptak cały niebieski, w różnych odcieniach. Możesz pokazać tą, paletę? Tą paletkę? Naszą kolorę. Tutaj wyciskała różne farby. Ja mówię, weź wszystkie, które są w odcieniach. W odcieniach były perłowe, były świecące, były turkusowe, błękitne i różne, różne jakie tylko mogła. I powstało coś, co dało to uwolnienie tutaj. Motylki też mamy, gdzieś tam w tle są, takie delikatne. No tak, są gdzieś motyle też, ale to tak, ale to takie, jest... tak tylko symbolicznie gdzieś tam. Tak, jestem pod wrażeniem, że ten pierwszy obraz pokazuje, a ten drugi gdzieś tutaj się... Dodaj, pokaż. O, tak z tej strony, może aha, tu nie ma tego, nie ma takiego. Tak, no dobrze. Co chciałabyś jeszcze powiedzieć? Tak, tak od siebie, bez takiego, wiesz, naciągania czy... Ale przecież nie jakiego naciągania. Nie, nie chodzi o to, żebyś się nie zmuszała, tylko żeby było... Nie, no właśnie to mówię z lekkością. Lekko, to, co że... mówię z lekkością, że... Dlaczego ta obawa przed mówieniem, przed pokazaniem, no to, przed wystąpieniem? No to właśnie to były te właśnie różne blokady w ciele, różne rodowe rzeczy, które właśnie tutaj przerabiałam. Ja cały czas jestem jakby, no każdy jakoś pracuje nad sobą, tak? I próbuję różnych rzeczy i teraz to tutaj dla mnie było bardzo uwalniające, naprawdę tutaj mnie z różnych moich siedzi przy stole? Rzeczy. Wzięła kredki na początku i mówi tak, to ja mam doświadczać. To ja mam doświadczać, po prostu doświadczać. Wiecie. To uwolnienie, ta lekkość, kiedy przychodzi ten oddech, kiedy w zasadzie tak ten czas tutaj, to było tak. O tak, to niesamowite, jak czas szybko zleciał. Ona mówi, robimy live'a, idę się ubiorę, ja mówię, przestań. Cały dzień na ludzie, w tak. piżamce, żeby było komfortowo, żeby nie było żadnego, wiecie... Piżamka niebieska, tak? Bo dzisiaj, wczoraj był na tapecie pomarańcz i żółć, czyli czakry. Tak. A ona mówi, ale ja mam piżamę. Ja mówię, jak kto to wie, że to jest piżama? Jeżeli jest wygodnie. Samo życie. Nie są skrępowane ruchy. Wszystko jest luźne, lekkie i dające tę lekkość tworzenia. To czemu nie? Czemu nie? Co jeszcze ci przyszło w trakcie tego doświadczenia tutaj? Dlaczego było ci tutaj tak ciężko z tym? Czy będzie ci teraz lżej na przykład powiedzieć hej, nie chcę tego? Nie, hej. Teraz jakby... Nie, no tutaj powróciło to wszystko, żeby... Czy tak. będzie ci teraz lekko powiedzieć nie? Czy będzie ci teraz lekko powiedzieć... Stop. Czy będzie ci teraz lekko powiedzieć to nie jest moje, mi się to nie podoba, nie chcę tego doświadczać? Mhm. To znaczy nie to, że nie chcę doświadczać, bo doświadczenie zawsze przychodzi, ale... No tak, to takie, jeżeli coś ale, czujesz, że coś nie jest ale masz z tobą prawo zgodzie, odmienić, że właśnie tak. mówisz stop, nie, dziękuję... tak, zgodzie taką ze sobą, ze swoim wnętrzem, żebyś nie czuła się źle, że coś robisz przeciw sobie, bo ja tak pół życia przyleciałam, tak. Widzicie, jak się rozgadała? Tak. Porównajcie sobie ten piątkowy live, czy ten wczorajszy, czy no, to czy takie teraz. Właśnie samo zobaczcie, życie. Że nie ma tego durnowatego śmiechu, tego poważniałam. Tak, nie. A nie, no tak, bo przebieramy różne takie właśnie coś, co nas chroni, tak? Tak. Ten śmiech taki, który maskuje coś tam. Mhm. Ja nawet nie byłam świadoma pewnych rzeczy, że odruchów, że coś mówię albo coś takiego robię. Byłaś na zewnątrz cały tak, czas. Tak. Wiecie, jak trudno jest wejść z powrotem do siebie, kiedy się jest na zewnątrz, kiedy się myśli... A co ktoś powie? A jeżeli ja to zrobię albo nie zrobię,
to ten ktoś tam na zewnątrz będzie cierpiał, będzie płakał, będzie się nie podobało, ale nie jestem tutaj, chociaż mam ból, lęk, niezadowolenie, nie chcę czegoś zrobić, to i tak robię wbrew sobie. Dlatego się czujemy źle. Czujemy się po prostu źle, bardzo źle wewnętrznie, jakbyśmy gaśli od środka. Tak, można takie tak nasze światło po prostu tak powoli gaśnie. Ja właśnie idę doświadczyć, do pracy. Zobaczymy, co mnie dzisiaj czeka. Ja wiem, że ty masz ten, troszeczkę z tym swoim szefem trudności maleńkie, bo nieraz to się już zdarzyło, ale powodzenia. Trzymamy kciuki, może trzymamy będzie kciuki w takim razie. Może będzie fajnie. Co jeszcze się zmieniło? Tylko jeszcze miałam taką jakąś myśl. Kochani, subtelnie, to pomyśl, ale ja chwilę powiem. Będzie się to pojawiało w takich subtelnych doznaniach, subtelnych znakach, albo przyjdzie coś, co już mnie kocha. Ach, już Cię kocha, no widzisz. Aha, tak. Już Cię kocha. Jeszcze takie mi przyszło, takie to moje coś gdzieś tam mocno we mnie było, już nie ma. Nowa ja. Nie, ale tak, tylko ja wiem. Powiem tak, to ciągle takie, a co, nie będę krzyczeć, bo przecież jej uszy i w ogóle, bo ludzie, nie będę przecież tutaj darła się do bo kamery, sąsiad. Ale sąsiad. Przecież ktoś może zawsze wyłączyć, jak mu się nie podoba, tak? Właśnie o tym, ja to od samego i piątku. I mówić o tym, od samego piątku. No tak, bo to są takie jakieś moje mocne, nie wiem, pół życia tak przeleciałam, wiecie, na tym troszcząc się o wszystkich i ciągle tak na zewnątrz, a kiedyś właśnie się rozpadamy na te małe kawałeczki, wiecie, które fajnie, trzeba później... Fajnie jest, jak się tak jest ktoś obok, kto tak, wiecie, naprawdę, pogłaszcza po plecach, przytuli, powie, dasz radę, naprawdę dasz radę. Kiedy klepnie mocniej, wiecie. Czasami mocniej klepnie, bo to nie chodzi o to, żeby klepnąć, tylko klepnąć słownie, mocniej. Żeby troszeczkę mocniej zabolało, żeby się wkurw większy pokazał, żeby ten rezonans nastąpił większy. Ale teraz dopiero idąc w drogę stąd, idąc w drogę swoją, gdzie wróci się do domu, gdzie będą dzieci, gdzie będzie partner, gdzie będzie mama, gdzie... Koniec, my jesteśmy najważniejsi. Tak. Wtedy będzie... To, jak ja sobie z tym dam radę, czy ja jestem gotowa na 1000000%, a może na 1001000, czy ja jestem gotowa na to, że ta asertywność i to uwolnienie tego głosu, ten pisk, który się pojawił i to uwolnienie, tak naprawdę to uwolnienie na tym obrazie, które przedstawia ten ptak, które przedstawiła Agnieszka, przedstawiła tutaj tego pięknego, uwolnionego ptaka. Że on pozwoli jej dalej. Ja mam taką nadzieję, że za każdym razem, kiedy tu jej się pojawi kłaczek, że spojrzy na ten obraz i powie nie, żadnego kłaczka, tylko po prostu to przepiękne uwolnienie. 2 miesiące temu trzymałam tutaj stokrotki, trzymałam tutaj tulipany, trzymałam tutaj piękną różę, to chyba była róża u Mirki, ten trzeci obraz. Trzymałam w zachwycie i dzisiaj trzymam dwie kolejne prace w przepięknie, tak samo pięknym zachwycie, że powstało coś, że ona mówi, ja mówię, daj rękę, daj, spokojnie. Chwyciła kredkę, chwyciła pędzel. Ja mówię, daj, pociągnę razem z tobą. No, wezmę. Miziania się dzisiaj uczyła. Miziania się właśnie, tej subtelności, delikatności. Dokładnie, bo żeby stworzyć, kochani, kółko, żeby stworzyć tą kulkę, która jej się tutaj zaczęła pojawiać. A to właśnie, to są może moje kulki z kaptą. To są może te twoje kłaczki, to są te wielkie... O właśnie. A no właśnie, jeszcze różne rzeczy znajdziemy w tych obrazach. Tak, tak, bo wydawałoby się, że kulka tworzy kompozycję w obrazie. No nie wydawałoby się, bo tworzy. Ale dokładnie, może to być taka kulka waty, taki symbol tego kłaczka, który się uwalnia. I te zaognione gardło, ten pomarańcz, z którego wyrzuca te kuleczki, zobaczcie, wyrzuca te kuleczki i tak, wyrzuca kuleczki. Ja jestem pod wrażeniem tego serca w tym oku. No to zobacz, jak weźmiesz do kamery, teraz totalnie serce widzisz? Bo serce w oczach mam i nie tylko tutaj. No. Bo
serce no. podziękuję. Kochani, to nie jest tak, że nie umiecie malować. Nieprawda. Nieprawda. Też myślałam, że nie potrafię. Choć, znaczy potrafię, tylko nie wiedziałam, że tak potrafię. Więc będę... No najlepiej. Szkoda, że Małgosię mam tak daleko. Ale zawsze mentalnie mogę trzymać Ci dłoń tak. i mówić jak... Bo to wszystko zależy od kreski. Patrzcie, tu wszędzie jest tylko kreska. Ona jest albo okrągła, albo prosta, albo falista, albo jakaś tam inna. To wystarczy. Zobaczcie, to było... To akurat moje takie było. Chciałam jej pokazać, jakim ruchem ma nałożyć tę kolorową szpachtel, tą szpachtel. Tak, bo takie techniki różne, które Gosia stosuje, ja ich na przykład nie znam i chciałam je poznać, żebym pokazała też coś nowego, coś, co jest mi nieznane. Dzięki, Joasiu. Więc tutaj miałam po prostu To było takie jedno możliwość. Pociągnięcie, jedno pociągnięcie szpachelki. To było takie, wiecie, takie chodzi, ona tutaj przyszła też, bo chciała tej lekkości. Tu chodzi o tę lekkość, o to uczucie, o to wyrażenie. Tutaj uczyła się miziania. Uczyła się, biorąc na czubeczek. Na czubeczek to na czubeczek fakty. Tego kociego języczka, tego kłaczka. O właśnie. Widzicie, wszystko się zgadza, nie? Tutaj uczyła nawet się tego subtelnego miziania, żeby połączyć biały z niebieskim. To było wymagające. Tak. Było tak wymagające ode mnie, bo ja to bym tam, wiecie... Tego takiego miziania, żeby połączyć, żeby stworzyć ten trójwymiar, że ta kula po prostu wychodzi z obrazu. Wychodzi z obrazu. No. Ona mówi, co ja tutaj z Tobą jeszcze przeżyję? Nie wiem. Nie wiem. Doznania na podłodze. Tak. Zeszła do parteru, malowała na leżąco, ja z nią też. Jest tak. Ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja. Ale to ona ma być ale zadowolona. Ale ja też jestem zadowolona. Naprawdę cudowny weekend dla mnie. Pięknie przeżyty w nowym doświadczeniu. Czymś, co było moim takim marzeniem. Tak naprawdę. Bo chciałam jakby też takiej... Właśnie w tym przekazie, tym... Jaka jest różnica w malowaniu z przekazu, a w malowaniu Twoich, to znaczy w zwykłym malowaniu, powiedzmy zwykłym, bo Ty malując też ptaki na swoich obrazach wcześniej, dostawałaś też przekaz. Tak, no właśnie doszliśmy też, nie? Opowiadałyśmy, tak. że to tak. przekaz był ten ptak, ta klatka i w ogóle, no to tam wczoraj, tak? Ale jaka jest różnica w malowaniu? Joasia też doświadczyła w lipcu. Malowała palcem. Palcem. Bez użycia pędzelka. Tylko no, zrobiła sobie tło też w kolorze pięknego turkusu, ale zaczęła malować palcami i stworzyła coś, co później okazało się jej rodziną. Te wszystkie piękne białe kule, które stworzyła w środku serca, które powstało. Jest rolka też z Joasi malowania tego serca. Jaka jest różnica w malowaniu? Właśnie takim, a takim jak malowałaś wcześniej. No nie, właśnie mi się wydaje, że raczej jakby ty, a nie ty malujesz. To jest takie właśnie zadziwiające, że jakby coś się prowadziło. Bo ja nie wiedziałam, jak Małgorzata ten obraz... za rękę. No nie wiedziałam, jaki obraz powstanie. Poczekaj. Wspaniale, że spędziłaś tak cudowny weekend. Przyszedł przekaz, to jest to teraz. Od tak, Ciebie zależy, co dalej z tym zrobić. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. No Joasia krzyknęła, więc wiesz, co zrobi. Będę teraz tylko krzyczeć. Wyprowadzać tę drogę, będę wypuściła, krzyczeć. Wypuściła, uwolniła tak naprawdę tego ptaka, którego wczoraj na tych obrazach miała cały czas zamkniętego, więc to się uwolniło. Ja bardzo się cieszę, że przyszedł jej ten ptak w uwolnieniu. Ten ptak, że ta wizja tego ptaka, bo dzisiaj na przykład pokazywały się w przekazach pajęcze sieci. Pokazywało się zupełnie coś innego. Kamień opleciony w pajęczą sieć, który uwiera. A ona mówi, a ja tutaj przyjechałam i mówię, że mam tutaj kamień. Więc też
te odczyty z tych kronik, które pojawiły się do tych obrazów. Tak, wszystko się naprawdę zgadzało. Jeszcze gdyby te prace, na przykład ten ptak dzisiaj naprawdę wymagał dużo cierpliwości. To było dla niej coś nowego, więc też tej mojej kreski jest tutaj też trochę. Nie powiem, że jej nie ma. Jest tutaj tej mojej kreski, ale ona bardzo chciała, żeby to... Co ty? Żeby poznać inaczej, żeby można było zrobić inaczej. To jest jej obraz, kochani, to jest jej przekaz, to jest jej... No ja po prostu uczyłam ją tego cienia, tego właśnie wydobywania, tego miziania, jak ja to mówię, miziania. To mizianie było naprawdę wyzwaniem dla mnie, ale teraz już wiem. Tak. Jak mam miziać obrazy? Jak miziać. Tak, jak miziać. Nie wiem, co mówię. Joanna pisze, koncert mi wspaniały, dał spokój i wibracje w ciele. Tak, my mamy tutaj jeszcze tam swoją. Bumbni. Bumbni. Bumbni, tak, jeszcze tak. Ja uwielbiam. Ale słyszysz, jak coś skrzekota? Z moim pierścionkiem się dotknęło. Tak, żeby nie dotykało. Takie fajne, tak, wiecie, teraz już jest tak na luzie, chociaż mówię, mamy jeszcze mamy to jedno czytanie. Jeszcze mamy coś? Jeszcze mamy to jedno czytanie. Jeszcze ja w ogóle lubię żartować, więc wiecie. Ja też lubię żartować, bo to chodzi o tą lekkość życia. Ale a czasami ją tracimy, wiecie, więc trzeba do Małgosi przyjechać. Ale jestem wypompowana. Ja też. Naprawdę jestem wypompowana, ale szczęśliwa. Ale radosna, tak. Tak, więc dobra. To chyba najważniejsze. Dobrze, kochani, tak, bo my sobie jeszcze tutaj będziemy sobie tutaj jeszcze trochę pracowały. Buziaki, ja bardzo się cieszę, że Agnieszka zdołała się. Tak, wyciskaj Małgosia, wyciskaj. To bardzo chyba już jest wyciśnięta, bo... Ty jesteś wyciśnięta. A ty też. Ty jesteś wyciśnięta. No. Tak. Dziękuję. Cieszę się, że Agnieszka się otworzyła, że się uwolniła. Teraz, żeby to tak, no, niech płynie, nie? Nie wątp. Płynie. Nie wątp w to. To się zadziało i to jest twoje działanie najważniejsze. Bo tak. Ta gotowość zamieniła się w działanie. Raz jeszcze do kamery pokazujemy wam. Piękne obrazy, które powstały na warsztatach, które nosiły tytuł Akasza, przekaz w obrazie. Tak właśnie wyglądają dwa piękne. A czasami piękne. Płynie Agnieszka. Czasami płynie. Warto po prostu zrobić coś, nie wiem, co cię czeka. Tak naprawdę. Bo ja nie wiedziałam, naprawdę, ja nawet do końca nie przeczytałam. Ja poczułam, ja muszę tutaj być, przyjechać do Małgosi. Ja wiedziałam, że Małgosia maluje, bo zawsze jej podziwiam te jej dzieła i tutaj co tworzy, tak? Jestem zawsze zafascynowana tym, co robi i jakoś tak nie muszę tam być. Muszę tam być, no i Agnieszka dzisiaj tak sobie pomyślałam sobie, no zadaję pytanie do kronik, zadaję. I wiecie, pomyślałam sobie, my na przekór, robimy zawsze na przekór sobie, bo my chcemy wiedzieć, jaki my mamy cel, jak my możemy pomagać innym ludziom. My tak naprawdę cel to jest, chcemy być zbawicielami. I dzisiaj ratownikami. Ja tego nie powiedziałam, ja po prostu zadałam mi pytanie, więc na to pytanie popłynęła odpowiedź. Ale tak przyszło mi przez myśl, że w niej jest ten zbawiciel świata, że cały czas jeszcze nie ma tego takiego skierowania do środka, gdzie miałoby przyjść to najpierw ja? Najpierw ja, żeby to było moje, żeby kłaczek wyleciał, żeby było zadowolenie. A dopiero wtedy mogę pytać, co ja mogę robić dla ludzi. Kroniki jej odpowiedziały zajebiście, po prostu tak, zajebiście, pięknie, elokwentnie, jak to Małgorzata potrafi przekazać. Nie żartuję teraz, ale naprawdę przekaz pojawił się, że no tak, jesteś miłością, ale za tą iluzją i tą pajęczą siecią szukasz jeszcze drogi. Tej drogi do siebie, przede wszystkim do siebie.
I ta niewiara jeszcze, że potrafi ona to też odczytać. Też odczyta. No bo to wszystko nowe, nieznane, więc... Asia jest u Ani Zieniu po kursie właśnie czytania Kronika Kaszy. Mhm. Jest po kursie. Też wie, jak wyglądały początki. Mhm. No. To nie są takie rzeczy, które, wiesz, siadasz i masz to takie zaufanie, chociaż powinno być, ale masz to zaufanie, że to płynie. Że jest jednak tutaj... O, ja patrz na Aśkę, patrz! No. Patrz! Patrz, jaka moc. Patrz, jaka moc. Dokładnie. No tak, jeszcze to było to ciekawe w tym właśnie w tym przekazie, no się uśmiałam niesamowicie, to w tym słowie subolog, nie? Tak, tak. Przekona strażnika, jak to było? Przekonania. Przekonania strażnika, więc widzicie, jak to wszystko się, ten manier strażnika. Księgowy mózg, więc widzicie, no, wiecie, tak, najbardziej, ciągle człowiek w mózgu. Najbardziej zaskoczył mnie ten ciemno-niebieski. No i mamy jako ostatnie zdanie, które się pojawiło. Nie myślałam, że ten obraz będzie ciemno-niebieski. No on jest. On jest w odcieniach niebieskiego, ale no jest przepiękny. Nie mogę się napatrzeć na tego ptaka. No nie mogę. Mogę się napatrzeć. A ja sobie na popatrzę. A ty go będziesz miała ze sobą. I on naprawdę ma moc tego uwolnienia, bo jak tak dobrze się przyjrzysz, no to może rzeczywiście są to te kłaczki wypluwane. Kłaczki. No właśnie, kłaczki. Zobaczymy, co kłaczki jeszcze nam tu przyniesie dzień. Fajna zabawa, fajny relaks, ale też mocny. Ja sobie dzisiaj rano też zrobiłam dwupunkt, ale taki turbo, taki naprawdę mocny, bo zrobiłam sobie, powiedzmy, ci, co oglądali moje maszerowanie, to wagonik, a ci, co byli na warsztatach, to wiedzą, że tak jak i Asia wie, że koszyczek do koszyczka było włożone wszystko to, co się pojawiło. Ja cudownej pracy, dzięki, że się pojawiło to wszystko, a potem była transformacja tego koszyka i też tutaj tak sobie padłam na ziemię, tak sobie też trochę poleżałam i no też chodzi o to, że jeżeli przychodzi, żeby być otwartym, żeby o tym mówić, żeby ta komunikacja nie miała tego kłaczka, nie miała tej kulki w gardle, żeby można było powiedzieć, co się czuje, co się myśli. Czasami z tą kubą wysoką, z tym bardzo wysoko wibrującym R, ale tak, tak. No i to po prostu ta radość dzisiaj w niej, ten śpiew, to mruczenie, ta opera, to wszystko, co się pojawiało, te wysokie wibracje tutaj w ktani, w tej czakrze, która dostała tego wiatru, tej lekkości. Ja się cieszę, że ty się cieszysz i to jest najważniejsze. Więc pocieszymy się jeszcze razem. Dobra, to wyłączaj. Dziękujemy. Ja wyłączam. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami przez te 3 dni. I mogłam tu być na żywo. Dzisiaj u brata postawiłam się i powiedziałam, co myślę. Dokładnie z serca. I było zdziwienie. Ale wiesz, jest zdziwienie, a po zdziwieniu przychodzi to uwolnienie. Przychodzi uwolnienie. Więc gratulujemy, kochana. Joasia, tak. Joasia bardzo pięknie pracuje na swojej drodze. Ja się znam ponad 2 lata i naprawdę Joasia przepięknie. Jest też numerologiem, też zaczyna już trochę inaczej czuć, widzieć liczby, które się pojawiają. Też pamiętajcie, że wszystko, w co wierzymy, jest nasze i się materializuje w nas. Więc jeżeli uwierzymy w to, że tu jest uwolnienie, to ono jest, ono po prostu jest. Wiecie, ile wypluła kulek? Ja też dzisiaj zauważyłam teraz, jak brałam obraz do ręki. Mówię, wiesz, ile jest tych wyplutych kulek? 9. A czym jest 9? Zakończeniem, uwolnieniem, puszczeniem, sama jest zrobieniem 9. miejsca, zrobieniem miejsca na nowe, więc... Jest, wszystko się złożyło w całość. Tak, jest dużo takich rzeczy, które... 9, tak? 9. 9 jest uwolnieniem. I Agnieszka też jest numerologiczną 9. No, więc wszystko się zgadza. Po prostu płynie tak, jak ma być. Miałam być w ciszy, miałam się nie pokazywać, miałam się zamknąć jeszcze bardziej przed światem, niż byłam zamknięta. I teraz zobaczcie, ale popatrzcie znowu o ironio losu. Przyjechała tutaj, żeby popracować z komunikacją. Komunikacja nie wygląda na cichość. Komunikacja, no ze mną tak ogólnie. No tak, ale komunikacja polega na tym, żeby
wypuścić głos. Tak. Żeby go wypuścić. Pomyliły mi się te skojarzenia. Pomyliło jej się to bycie w samotności, tak? Tak. To nie ta pustelnia ze mną w samotności i w ciszy to się nie da. 44, 18 minut już jesteście tutaj cudownie. O, co to jest 44? To tak Adam Mickiewicz pisał w Dziadach. Tak? Jan jest. 44. Aha. Mistrzowskie uwolnienie dające tą magię uwolnienia, bo to aż 4 i 4 to 8. A 8 to nieskończoność. A 8 to możliwości bez końca. To, no tak, to po prostu. To niech zostanie tak. Tak jest. Ta nieskończoność tak jest. Naszych możliwości. Tak. Jeszcze raz, kochani, te piękne powarsztatowe obrazy, które stworzyła dusza i tak, ręka Agnieszki namalowała tak piękne dwa obrazy. Tak, właśnie. Śpiewa ptak, który uwolnił to, co dziewczynę miało. Tutaj. Jakąś tam dziewczyna. No tak to wyglądało wczoraj na tą twarz. Tak. Dziś w kapturku. Tak. No, miło mi było bardzo gościć Agnieszkę i Was tutaj przez te parę live'ów. Ja dziękuję też również Małgosi za wszystko. Jeszcze za tą całą przygodę. Jeszcze nie czytałyśmy do końca. Także jeszcze nam zostało trochę. No, ale że mogłam tutaj tego doświadczyć, wiecie, to był dla mnie szał ciał, jak to się mówi. Ja mówię, nie, wiecie co, w ogóle mówię, po tym live'ie, albo tutaj rolka. Ja mówię, nie, ja chyba mówię, tego nie przeżyję. Ja umieram. Wiecie, tak, ja mówię, mi jest niedobrze, mówię. Ja tutaj chodziłam po mieszkaniu, mówię, Jezu, wiecie, ile ona co się ze mną dzieje. Ile ona wywalała, ile tego było, tego takiej niestrawności w żołądku, tak. Tych odruchów wymiotnych, tego, że chciała to wszystko wyrzucić, że no... Jak ja to przeżyję w ogóle? Co ja tutaj robię? Ale chodzi o to, że dałaś temu miłość, temu tak. Wstydowi, braku asertywności, temu niemówieniu, temu niemożności krzyczenia, że pozwoliłaś sobie tutaj pokazać tą twoją prawdę. Tak, a to chyba nie jest najważniejsze. Tą twoją prawdę. I to nie ma znaczenia, czy ktoś cię wytknie palcem, czy ktoś powie, ale no, wariatka, ale się teraz, głupie śmieje, ale ma to czy tamto. To nie jest istotne. To nie jest istotne. Istotne jest to, co ona czuje. To, z czym się uwolni, to, z czego dała początek uwolnieniu, bo to będzie jeszcze trwało. Będzie się uwalniało, ale to jest jej. To jest jej i tego jej nikt nie zabierze. Tego doświadczenia, tego mruczenia, tej radości, tej lekkości. Ja co wspominać jeszcze długie lata. I tego, że nawet gdyby powiedziała jedno nie stanowcze, które rozpocznie jej prawdziwą zmianę, bo ona tutaj uczyła się siebie, uczyła się tej asertywności, tej komunikacji z samą sobą przede wszystkim, bo ona siebie słyszała, ale nie umiała przekazać tego, co słyszy, tego, co czuje, nie umiała przekazać. A tutaj tak naprawdę było i mówienie, i mizianie, i delikatność, i czucie, bo żeby móc na zewnątrz, w tym świecie zewnętrznym, postawić granicę, powiedzieć stop, to ja muszę wiedzieć, ja muszę czuć, co ja chcę. Moje ciało musi mi pokazać tą wibracją, czego tak naprawdę pragnę. A tutaj tą kreacją, tą i tym strumieniem, który wypływa, jestem w stanie po takiej transformacji mówić to, co czuję i to, co chcę, żeby się działo. Dobra, bo będziemy jeszcze. Jeszcze i będą dwie godziny. No dobra. Agnieszka wyłącza, bo ma bliżej palec. Tak jest.